Dzień dobry, salam alejkum, moi drodzy, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Bardzo się cieszę, że mnie oglądacie, zostawiacie komentarze, polubienia, subskrybujecie mój kanał, bo jednak to pomaga w tym, żeby mój kanał mógł się rozwinąć. I tak już mam ponad 5000 subskrypcji, dziękuję Wam za to. I dziś zacznę od ogłoszenia. Mam koleżankę, właściwie przyjaciółkę, Emilkę. Emilka jest niewidoma i zbiera pieniądze na takie urządzenie, które nazywa się Kustos. Ono między innymi rozpoznaje monety, banknoty rozpoznaje, także rozpoznaje kolory, czyta tekst. I Emilka zbiera na pieniądze na to urządzenie i na pewno bardzo by jej pomogło w życiu codziennym, gdyby je miała. Dlatego postanowiłam pomóc jej, bo ona jest dla mnie jak siostra. I pieniądze z tego filmiku, które dostanę, przekażę Emilce. I poniżej będziecie mieć link do tej zbiórki. Więc jeżeli chcecie, też możecie coś przekazać od siebie. Na pewno każdy grosz się liczy, żeby ona mogła sobie te pieniądze uzbierać. I teraz też właśnie ważne jest to, żebyście subskrybowali mój kanał, komentowali, polubiali, bo w ten sposób też możecie pomóc. Dlatego, że czym więcej właśnie będzie tych polubień, komentarzy i tak dalej, to tym większe zasięgi będzie miał ten filmik i będzie mógł dotrzeć do większej ilości osób, no tym więcej pieniędzy uda nam się wspólnie zebrać dla Emilki. Więc Was tak bardzo proszę o pomoc dla niej. Pamiętam, jak zbieraliśmy dla Ismaila pieniądze, to wpłacaliście na zbiórkę, później też tak czasami było, że ktoś do mnie pisał i wpłacał na moje prywatne konto, później ja to przekazywałam mężowi, a on dawał Ismailowi. Ismail zawsze był wdzięczny za pomoc i na pewno Emilka też będzie wdzięczna, jeżeli jej pomożecie. Moi drodzy, dzisiejszy filmik to będzie filmik troszkę kontrowersyjny. Myślę, że nawet bardzo kontrowersyjny, dlatego że takie tematy jak hijab, czyli ta chustka, którą noszą muzułmanki, jest sam w sobie kontrowersyjny, to myślę, że zasłona na twarz to jest sprawa jeszcze bardziej kontrowersyjna i bardzo często kojarzona z islamem. Ja bym nie wpadła na pomysł, żeby nagrywać ten filmik, ale takie komentarze były. Jeden komentarz był taki, że powinnam odsłaniać tylko jedno oko, a drugi, żebym zasłoniła twarz. I pomyślałam, że może warto jest o tym zasłanianiu twarzy porozmawiać. Więc zacznijmy od tego, co w Koranie jest napisane na temat stroju kobiety. Jest napisane, że kobieta powinna ubierać się skromnie i powinna zakrywać swoje ozdoby. I teraz, co jest z tymi ozdobami kobiety? No właśnie, w kulturze arabskiej włosy to jest taka część ciała uważana za intymną, można powiedzieć, za ozdobę kobiety. I według takiej bardzo powszechnej interpretacji, no to powinno się zasłaniać włosy, no bo tam jest taki werset, że żeby kobiety zarzucały zasłony na piersi, więc tutaj wszystko trzeba zasłaniać. I kobieta może mieć odsłoniętą twarz i dłonie. Ale są też muzułmanki, które uważają, że wcale tam nie jest wprost napisane, że trzeba zasłaniać włosy i nie zasłaniają. Ale są także takie muzułmanki, które zasłaniają wszystko, na dłonie zakładają rękawiczki i zasłony na twarze. I teraz chciałam właśnie dziś z Wami porozmawiać o tych zasłonach na twarze. Czy to jest rzeczywiście wymóg islamu? Taka zasłona nazywa się po arabsku nikab, w Turcji jest też nazywana pecze. I skąd ona się wzięła? Bo mogę Wam powiedzieć to, że w Koranie wprost nie ma napisane, że kobieta powinna zasłaniać twarz. Takiego zapisu nie ma. I nie ma go także w hadisach, czyli w takich opowieściach z życia proroka Mahometa. I sam prorok nigdy nie nakazywał zasłaniania twarzy, ani go nie odradzał. Bo w jego czasach kobiety niektóre zasłaniały twarze. I to jest bardzo stary zwyczaj,
mający ponad 2000 lat. Taki zwyczaj nie panował tylko na Półwyspie Arabskim, ale także na terenie dzisiejszego Iraku i Iranu. To były takie państwa, jak pewnie ze szkoły pamiętacie, Babilonia, Persja, Asyria. I w tych państwach kobiety wolne zasłaniały twarze, niewolnice nie miały do tego prawa. I takie prawo zostało ustanowione w VIII wieku naszej ery, kalifowie, czyli kalif to jest taki, no można tak powiedzieć, jakby nasz papież w katolicyzmie, tak to można powiedzieć. To był taki przywódca państwa, to państwo nazywało się Kalifat Bagdadzki. To był taki przywódca świecki i duchowy zarazem. I on ustanowił takie prawo, że kobiety mają zasłaniać twarze. I kobiety z warstw wyższych zaczęły się do tego stosować. Ale i spójrzcie teraz na to, to Kalifat Bagdadzki, Bagdad, gdzie jest na terytorium Iraku, a jeszcze dawniej na tamtych terenach były te państwa, Asyria, Babilonia, o których mówiłam, gdzie ten zwyczaj był. Więc to nie jest zwyczaj religijny, to jest zwyczaj, to jest po prostu kultura. I ta kultura jakoś wrosła po prostu w religię. A jakie pobudki mają muzułmanki, które zasłaniają twarze? Na przykład to są takie kobiety, które bardzo się wstydzą i chcą ukryć się przed wzrokiem obcych. Są kobiety bardzo piękne, na przykład, które nie chcą, żeby mężczyźni zwracali na nie uwagi. Albo na przykład kobiety, które są brzydkie i chcą jakiś swój defekt ukryć. Takie mogą być motywacje noszenia nikabu. Nie mówię, że nie ma innych, bo być może są. Ja osobiście nie znam takich. Znam tylko jedną osobę, która mi mówiła, że zasłania twarz, ale ja ją tak dokładnie nie wypytywałam, dlaczego. A, i teraz, bym zapomniała, to chciałam wam też powiedzieć, że kiedyś rozmawiałam z jednym chłopakiem takim, który mieszkał w Bangladeszu i zapytałam go o zasłanianie twarzy, co on na ten temat myśli. I on mi powiedział, że według niego kobiety powinny zasłaniać twarze, bo twarz to jest najpiękniejsza część kobiety i że twarz powinno się pokazywać tylko mężowi. I jeszcze powiem wam tak. A w Imperium Osmańskim jak to było? Kobiety tutaj z terenu Turcji na przykład jechały na hadż, czyli na tą pielgrzymkę, bo każdy muzułmanin raz w życiu musi odbyć pielgrzymkę do Mekki, więc one na tą pielgrzymkę jechały i tam widziały kobiety, które zasłaniały twarze. I tym muzułmankom z terenów dzisiejszej Turcji, czy z terenów Imperium Osmańskiego, wydawało się, że to jest nakaz islamu, przyjeżdżały do siebie z powrotem i zaczynały zasłaniać twarze. Najpierw zasłaniano czarnymi tkaninami, później zaczęto używać także kolorowych. Była taka moda też wśród wyższych warstw społecznych, że zakładano krótkie ubranie, ale zasłaniano twarz. To trochę takie to dziwne troszkę. Takie no niepasujące do siebie, może tak lepiej to ujmę. I także był taki, nie, może nie uwierzycie, ale to było, w końcu to stało się modą, nie wyrazem religijności, zasłanianie twarzy, ale modą. Także nawet chrześcijanki zaczęły zasłaniać twarze i sułtan Abdul Hamid II pod koniec XIX wieku zakazał muzułmankom zasłaniać twarze. Dlatego, żeby się odróżniały od chrześcijanek, ale także dlatego, że wiecie, twarz się zasłania, można dokonać jakiegoś przestępstwa, bo no nie wiadomo, kto pod tym nikabem się kryje, prawda? No tak jest. No właśnie i dlatego też ten nikab to jest taka bardzo rzecz kontrowersyjna. Nawet współcześnie niektóre kraje zakazują zasłaniania twarzy. Jest to Francja, Czad, Belgia, Holandia, nie wiem czy w całości, czy częściowo. Ale to zabraniało zasłaniania twarzy i także w Syrii 10 lat temu wprowadzono taką ustawę, która też zabraniała zasłaniania twarzy. No bo jednak ktoś ma twarz zasłoniętą, nie wiadomo kto, może jakieś przestępstwo popełnić. Po tym jak taką osobę znaleźć? Albo jak ktoś pokazuje dokument, ma zasłoniętą twarz, to
w jaki sposób można stwierdzić, czy to jest ta osoba na dokumencie, czy na przykład ukradła ten dokument, albo podrobiła, albo coś. No, co chwilę prosi taką kobietę, żeby zdejmowała z twarzy niqab. I także mężczyzna nawet mógłby się przebrać w taki strój, założyłby jakąś taką szeroką szatę, abaję na przykład, zasłonił twarz. I kto by powiedział, że to jest kobieta czy mężczyzna? No stwierdzić by się nie dało. I ja, nie, wiecie, ja nigdy nie chciałam jakichś uczuć niczyich religijnych urazić, ani zrobić nikomu przykrości, ale gdybym ja stanowiła prawo, też chyba bym zakazała nikabu. No bo to jest troszkę takie niebezpieczne. Łatwiej dokonać jakiegoś ataku terrorystycznego, czy jakiegoś przestępstwa dokonać w ten sposób, no ukrywając twarz. Rozumiem to, że ktoś może mieć inne zdanie, może ja się mylę. Więc też zachęcam Was do tego, żebyście się dzielili swoją opinią w komentarzach. Ja bardzo chętnie czytam Wasze komentarze. Jestem ciekawa tego, co myślicie na dany temat. Więc zapraszam. I jeszcze powiem Wam o tych zasłonach na twarz. Taką najbardziej restrykcyjną ogólnie zasłoną kobiety to jest burka afgańska. Bo burka afgańska ma tylko siatkę na oczy i zasłania całą postać kobiety. Innym takim strojem jest czador. To jest taka płachta materiału czy płaszcz, który też zasłania no, połowę twarzy. Prawie całą twarz się tym przysłania też. I mi się wydaje, że właśnie stąd się wziął ten komentarz o odsłanianiu jednego oka, że ktoś sobie pomyślał, że każda muzułmanka powinna nosić czador, bo właśnie no, tak czytałam, że niektóre kobiety tak sobie twarz zasłaniają i tylko jedno oko odsłaniają. No i jeszcze to jest to, co chcę Wam pokazać. Mam niqab, czyli tą zasłonę na twarz. Ja ogólnie twarzy nie zasłaniam. Ci, co mnie oglądają, to wiedzą. Ale kiedyś sobie to kupiłam, bo takie różne rzeczy zbierać lubię, takie no, ubrania różne. I założę to, żeby Wam pokazać, no jak to wygląda, jak się zakłada. Widzicie? Tu ma takie sznureczki. Dwa, żeby na nie zawiązać. Teraz mi się tak to przekręciło. Muszę dojść z tym do... Nie mam takiej wprawy w tym, wiecie. Zobaczcie, to się składa z dwóch części materiału. To trzeba założyć. Teraz za wysoko tu mam. Tu podnieść. Tu podnieść, bo żeby odsłonić oczy. Te, ale tu nierówno. Tu mam nierówno. Te dwie części, te dwa sznureczki zawiązuję z tyłu, to pewnie widzicie. Jak mi to wyszło? No chyba nie najgorzej, nie? Jak na osobę, która nie ma wprawy. Chyba nie najgorzej mi to wyszło, prawda? Czytałam takie książki, gdzie było napisane, że kobiety się duszą w tej tkaninie, że ona przylega do twarzy. Zobaczcie, mi nie przylega. Tutaj jest luz przy tej tkaninie. Mogę normalnie oddychać. Chociaż tak mi trochę jest dziwnie, bo ja nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby zasłaniać twarz. Ale widzicie, że prawie nic nie widać. I gdybym ubrała jakąś taką, nie wiem, suknię, jakąś taką czarną, bardziej obszerną, tutaj by mi ten niqab, nie wiedzielibyście, kim ja jestem, nie widzielibyście mojej twarzy. No. Tak się trochę czuję tak w tym, inaczej, tak dziwnie, taką świadomością, że mam twarz zasłoniętą. Kiedyś jak pierwszy raz to założyłam, to się Mikuś przestraszył, zaczął mi to zdzierać z twarzy i Ibrahim powiedział, że on się Mikusiowi wcale nie dziwi, bo on też by się przestraszył. Więc to tak. Zapraszam Was do pisania komentarzy. Na dzisiaj to już wszystko. Co myślicie? Czy zabronilibyście noszenia niqabu? A może nie powinien być zabroniony, bo przecież skoro można sobie nosić krótkie ubrania, jakie się chce i nikt nie zakazuje, to być może nie powinno się zakazywać także niqabu.
i też pomyśleć o tym, jak te kobiety czują się, które są przyzwyczajone do zakrywania twarzy i tak są przyzwyczajone, może nawet niektóre wychowane i uważają, że to jest dobre, a tu nagle im nie wolno. Też myślę, trzeba pomyśleć o tym, jak one się czują, bo na pewno to jest dla nich trudne. Więc piszcie, co myślicie, czy uważacie, że niqab jest jednak symbolem religijnym, ubraniem, które wynika z religii, a może zgadzacie się ze mną, że jest kulturowy. Jestem naprawdę bardzo ciekawa waszego zdania. Piszcie, komentujcie i oczywiście subskrybujcie mój kanał, bo to mi pomoże w dotarciu do większej ilości widzów, jak tu już mówiłam. Piszcie, jakie macie pomysły na kolejne filmiki. I do zobaczenia następnym razem. Salam aleikum. Pa, pa!